Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu poświęconego serii na temat edytora nodów omówimy sobie noda o nazwie Delayed Road. Jest to nod, który ma bardzo proste działanie, a przydaje się w bardzo skomplikowanych, złożonych sytuacjach. Na początku, aby pokazać jak on działa, dodam sobie do sceny zwykłą kulkę, ustawię kamerę na przód, że tak powiem, i tę kulkę wyrenderuję. Dostaję tego typu scenę niezbyt ciekawą, a teraz zobaczmy co można zrobić z taką kulką w nodach. Otóż dodam sobie nody, włączę backdrop, dodam viewer, scenę odsunę trochę, żeby nie przeszkadzała. No i teraz tak, co można zrobić z tym nodem Delayed Road? Otóż ten nod jest odpowiedzialny za rozszerzanie lub zwężanie, czy też skracanie pewnego obszaru. On jest w filtrach, jeżeli go tutaj dodam, to w tym momencie no, działa w taki sposób, jak to mam nadzieję będzie zaraz widać. Proszę zobaczyć, robię delayta, czyli zwiększam dystans, który jest w tym sliderze. I co się dzieje? Okazuje się, że deformuje się moja scena. Jasne obiekty stają się większe, a ciemne obiekty się zmniejszają. Zmniejszają się dlatego, że jaśniejsza od nich część robi się coraz większa. A więc jest to zwykły nod, który rozszerza jasne obszary, nic więcej. Tak samo, jeżeli spróbuję zmniejszyć parametr distance, w tym momencie zaczynają się powiększać ciemne obszary, a obszary odpowiednio jasne maleją. Tak działa ten nod. To są tak naprawdę dwa nody w jednym. I korzystając z takiej prostej funkcji możemy zrobić całkiem fajne, zaawansowane efekty. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że oryginalny obrazek ma kanał alfa, który wynosi 1 dla kulki, a 0 dla pozostałych części obrazu. Można użyć takiego kanału alfa jako maski. Jeżeli chciałbym taką maskę użyć później do dodania do obrazka koloru czerwonego, to wtedy taka maska może nie być całkowicie zgodna z tym, co jest normalnie na obrazku. I zaraz to spróbuję pokazać. Na początku tego noda wyjmę, niech poczeka. Tutaj mam viewer. I teraz tak, do noda viewer chciałbym dodać jeszcze jakiś kolor poprzez zwykłą operację miksowania, a więc dodam sobie kolor. Teraz miksuje się 100%, niech się miksuje tylko 10%, przepraszam. I kolor, który chcę domiksować, niech miksuje się na przykład na czerwono, ładny czerwony kolor. W tym momencie cała scena zabarwiła się na czerwono, a tego nie chcę. Umówmy się, że chciałbym tylko zabarwić na czerwono kulkę, pozostawiając całą resztę bez zmian. W tym momencie mogę wykorzystać kanał alfa. Jeżeli kanału alfa użyję jako separatora, czy też jako czynnika określającego siłę tej mojej akcji, w tym momencie dostaję elegancki maksymalny kolor, ponieważ tam była wartość biała na kulce, a cała reszta jest niezmodyfikowana. Oczywiście chciałbym, aby to zabarwienie było troszeczkę słabsze. W związku z tym należałoby wykombinować jakiś rodzaj filtru lub czegoś takiego. Poza tym, jeżeli powiększę scenę, to mogę się przekonać, że ta kulka ma wprawdzie czerwony kolor, ale istnieją w niej jakieś takie jaśniejsze krawędzie. I to jest właśnie problem, który wynika z niecałkowitej zgodności oryginalnego obrazu z kanałem alfa. Oryginalny obraz wygląda tak. Jest troszkę większy i na samej krawędzi kuli widać taki ładny antyalias. Tam alfa ma wartości ułamkowe, ale nie wynoszą one 0. 0 wynoszą dopiero dla tła. Jeżeli teraz takiego alfa użyję do wymaskowania obszaru, który jest tą kulką, to ten obszar się będzie wydawał trochę mniejszy. I tak w rzeczywistości jest i ten nod właśnie w taki sposób działa. A więc kolor czerwony znajduje się wewnątrz kulki, tam gdzie alfa rzeczywiście była sensownie równa 1, natomiast tam gdzie jest ułamkowa, ten czerwony kolor zbyt szybko zanika, powinien sięgać trochę dalej. No i właśnie w takiej sytuacji jak ta subtelna, powiedzmy sobie, sytuacja, dochodzi do głosu użycie tego noda delayed. Otóż jeżeli wezmę na przykład taki nod delayed i poddam jego działaniu kanał alfa, to za pomocą tego, co ten nod robi, ten kanał alfa może zostać rozszerzony. Najlepiej będzie to pokazać na przykładzie, a więc dodaję tutaj kanał alfa, przełączam się z viewerem do tego noda. Jeżeli teraz zwiększę dystans, to będzie rósł mi obszar jasny, zajmowany no, przez tą alfę, zmienioną teraz przez noda delayed. A więc w ten sposób mogę zwiększyć lub zmniejszyć margines swojego filtru, swojego czynnika wpływającego na faktor mieszający przy tym nodzie. Więc jeżeli ustawię 0 na początku, to będzie sytuacja oryginalna. I teraz tego typu informacje mogę wprowadzić do miejsca faktor w nodzie mix. No i teraz, gdybym chciał zobaczyć, jak to wygląda, to będzie dalej bez zmian. Kolor czerwony jest zbyt wąsko tutaj mapowany. Jeżeli teraz za pomocą delayta zmienię troszeczkę kanał alfa i go rozszerzę, to w tym momencie ten kolor obejmuje już całą kulkę. I to jest właśnie to, o co chodziło. Mogę ten kolor troszkę osłabić, dać troszeczkę jaśniejszy na przykład i tak dalej. Ok? Mogę dodać tutaj
na przykład samo dodawanie mogę zrobić, no i bawić się z tym nodem, jak to już nam będzie trzeba. Natomiast ważne jest to, że za pomocą tego noda Delayed Erode mogę sterować wielkością filtra, który pozwala mi na mieszanie kolorów. W tym przypadku mogę na przykład zrobić nawet mniejszy filtr. I teraz powstają jakieś takie dziwne efekty związane z artefaktami, czy tam czymkolwiek, co się tutaj działo. Ok? Tak to działa. Jeżeli dam na przykład więcej, to w momencie, gdy jest 0, jest oryginalna postać działania, a potem wszystko się rozpływa. Dam silniejszy kolor, będzie to lepiej widać. Mogę w ten sposób utworzyć taką kulkę, która ma obwódkę. To jest taki zwykły emblemat jakiś, z dodatkową poświatą po obu stronach. No więc to jest zastosowanie tego noda. Przykładów z użycia jakichś takich ciekawszych na razie nie będę pokazywał. Wrócimy być może do tego w przyszłości w zastosowaniach, wtedy kiedy będziemy mówili już o ciekawych rzeczach, a nie o samej gałkologii. Ok, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.